Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Łysy gra w GTA 5 i od razu na wstępie bardzo was przepraszam za mój strój, czy może raczej jego brak, ale jest tak piekielnie gorąco, że nie wiedząc w co się ubrać, ostatecznie postanowiłem się nie ubrać i dlatego jest jak jest. Mam nadzieję, że to nie będzie dla was jakieś gorszące, tak jak na przykład taniec tej pani teraz przed nami. Naciśnij E, co? Aby nachylić się dla lepszych widoków. Nie potrzebujemy takich widoków, zresztą. Fu, dziewczyna. Daj się spokój. Dobra, czekajcie, muszę trochę przestawić Majka, żebym widział. Gdzie ja jestem w ogóle? Czy gdzie jestem, to mniej więcej wiem, ale chciałbym się stąd wydostać. Tu jest wyjście? Chyba tak. Tak jest. Dobra, jesteśmy Franklinem. Już wiem, co oznacza ten but na mapie. W porządku. Weźmy sobie jakąś furkę. Karabinek jest dostępny w szerokiej gamie kolorów. Dobrze. W porządku. Siema. Autostop? Nie podjeżdżaj Teslą, baby. Lepiej Range Rover, lepiej G-Class Mercedes. Dobra. Okej, okay, ja chcę jechać sobie do Michaela, bo z tego co pamiętam, Michael zaproponował, żeby po akcji wpaść do niego i jakoś wspólnie uczcić udany skok na jubilera, cicho, jakimś browarkiem, wobec czego... Udam się w tamtą stronę. O, czekajcie, może sobie trochę ułatwimy sprawę. Michael jest tutaj. Ciach i ciach. I tak będzie fantastycznie. Oj! Sorry, nie zauważyłem cię. Nie planowałem tego. Oj, aż szkoda go rozbić, nie? Taki ładny. Czy jestem jedyną osobą na ziemi, która się przejmuje takimi rzeczami? W tej grze całkiem możliwe. Ja wiem, że są jeszcze te znaczniki, w sensie znaki zapytania jako dodatkowe misje poboczne, ale też nie chcę, zobaczymy, może z czasem gdzieś tam się nimi zainteresuję, ale na razie nie chciałbym, wiecie, żeby ten gameplay miał 750 odcinków, więc po prostu skupiam się gdzieś tam na głównej fabule, nie? Mam nadzieję, że nie będziecie mi tego mieli za złe. Ale mistrz kierownicy, co? Tak miało być. No i wszystko zepsułeś. Dobra, już prawie jesteśmy. Już poznaję okolice. Tu gdzieś będzie wjazd, jest i on. O, jest i ogrodnik, którego nie potraktowaliśmy zbyt miło swego czasu. Cześć Mike, ja na tego browarka, co się umawialiśmy. Oh, hey, there you are. Here I am. So, we all good? Hell yeah, we all good, we did. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew. Cheers. No, he's super. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked! Yeah, don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Co to jest Trevor? Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, precious stones, and occasions. Uh-huh. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into it. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that.
This other guy runs out of the shop, pushes me over and says something like, dobra. Every day, you make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. Okej, okay, Trevor to jest T z tej akcji sprzed 9 czy tam 10 lat. You wanna get lit now, sugar? I po tym tekście, że zapomina się różne rzeczy, Trevor, może to baby, będzie jedna z nich, rozpoznał, kto zrobił ten skok i właśnie zdał sobie sprawę, że Michael żyje. Hey. A to nie była moja laska. The crystal has got us, babe, but don't make it right. Don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Johnny. Trevor. Ale widać, chłopaki chyba znają dobrze Trevora. Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. Chcą go powstrzymać. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem? Okay. Take off your pants, cowboy. All right, let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. Czy Trevorowi trochę odbiło it, przez ten czas? Shut up, Ron. Zadaje się za jakimiś ćpunami. Me and Method, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums. Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. I don't mean nothing by it, man. I just I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay. Przepraszam, nie chciałem cię skrzyczeć, że dymasz mi laskę. On go walnie, nie? Au. 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 Cut. Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? Okay, Trevor jest trochę nieobliczalny. Next time don't get in my fucking face. I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap. On się chyba już nikomu przed oczy nie wepchnie, co? Fuck you then. Wait. Ała. Jesteś z siebie dumna? Fuck. Wszystko te baby. The wheels are in motion. We gotta reach out to the rest of them. Wsiądź do pick-up. Teraz będę grał Trevorem. Okej, myślałem, że to będzie tylko taka scenka. No, że po prostu się dowiedział, nie? Okej. Okay. Co? Udaj się do Grab Speed, dobra. Wait! This ghost I saw. His name is Michael Townley. Sounds like he's living in Los Santos. Find him. Really? My cousin's there, but I don't. Find him! Wait! Does this mean I don't have to come see the bikers? We're in a hurry, but not that much of a hurry. But if we bury Johnny in the desert and then quiet down that bitch Ashley he was in, then they don't need to find out about it. You think it's clever to disrespect women? Zasłuchałem się. What? I wasn't disrespecting. I was just saying we should kill her. You called her a bitch. Ain't you got a mother? Everyone got mothers, at least one. What the heck Whoa. Is wrong? List one. Mało zwrotny jest ten pick-up. Dobra, teraz chyba jestem na dobrej drodze. Okej, czyli Trevor będzie chyba na pewno poszukiwał Michaela teraz. Tylko pytanie, czy jakie będzie jego nastawienie? Prawdopodobnie wrogie. Ale skoro Michael jest w jakimś programie ochrony świadków, to powinni go chronić przed Trevorem, nie? Co to za miejscówka? Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messing with her again. Oh really? Well, you don't think so? A Johnny to chyba część jakiejś tej ekipy, co? Był. Hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry. What was that? Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man, and the only sentient part you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot. Well, thank you very much, cowboy. Ale psychol. Bullshit. Lubię go. Oh, I like it, denial.
That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit. Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies! Aha, czyżby pościg? If that band takes us back to the camp, this area ain't gonna have a biker problem much longer. Podążaj za furgonetką. Okej. Okay. Can't fuck with the van, but we can drop those bikers. Did you see the look on their faces? We scared them, didn't we? Yeah! You got them! Yeah, you didn't see that coming. One down. Thank fuck they didn't make you for the harmless idiots you are! You need some seatbelts back here, or straps, or something. I only keep things in the back. I don't mind losing. Oh. Gotta slow it up, man. That's a second down. Point. Ow, ow, ow. Okay. Now we follow the van back. I can't see us taking out all the bikers disco, boss. I mean, there'll be some by that airstrip, and some over, you know, by that... Not today. Their time will soon be upon them. Okej. Fajny teren. Taki off-road. Pick-up się nadaje. Chociaż trochę ciężko się nim steruje. Ale też nie jedziemy jakoś bardzo szybko, także jest git. Gra chyba tutaj nie pozwoli nam nawet na zgubienie tej furgonetki. Znaczy tego... Furgonetki, dobrze mówię. Once you know, you can drop me and Wade at the trailer. Maybe bring Chef to finish them. We do this now, Ron, all of us. Right on top of them. Where are we hanging out? Where are we going? Come on. Zaprowadź nas tam, gdzie chcemy. Where are your boys at? No właśnie. Oh, look, look, they're pulling up. You did it, Trevor. They're stopping. Watch the entrance, boys. No one leaves without my express permission. Okej. Okay. Żółty pasek pod radarem, poziom zdolności specjalnej Trevora. Dobra. I'll kill you. Zabij motocyklistów. Hej. Dobra. Musimy ich wszystkich wybić. Co to za butla? Co tu? Ktoś mi ładuje do ziomków? Umiejętność specjalna. Cholera, z każdej strony. Chowaj się. Double kill. And suddenly everything makes sense. I hope you're an organ donor. Wow. Nie widzę celownika. Cholera. Wiping out my whole customer base. No co jest? Może ciężko się z tego strzela po prostu w to. No bo trzeba 50 razy. Dobra. Chowając się za rogiem. Ale ogólnie wolę się posługiwać strzelbą. Dobra. Na czym polega moja specjalna umiejętność? The TV Corporation is taking over. Nie wiem. Step right up, step right up. Jakiś berserker mode. Patrzcie, ja nie widzę tej kropeczki. Dobra, gdzie jeszcze jest? Coś jedzie. Dobra. Można jakieś bronie pozbierać. O, Kevlar! Come out and avenge your fallen comrade! Co jeszcze?
O kurde, ile ich tam jest? Damn. Czy te butle? Te butle ogólnie. Przydatna sprawa. O, apteczka. Dobra. A, ładują do mnie. This is hard for me too. I've had to kill half the tweakers in the county. Damn it. Frank's been shot. Such a shame we got such a fine cook, Crystal. Assholes! Enough! Whoa. Right at me, cock snot! Oi! Cholera, znowu się wysypali. Uciekaj, uciekaj. To się jeszcze okaże. O, nie mogę tu wejść. Może, może go się gdzieś schować po prostu. O, tu też jest jakaś butla. Ale tam jest... Ty, a to? No się boję, blisko stoję. Dobra, tu nie ma co, trzeba lecieć. Trzeba lecieć dalej, ale tu też jest taki jakiś... A, tu dobra, stoi. Widzę. O! Kurczę. Understand your pain, friends. I'm here to offer a way out. Oj. I'm wiping out my whole customer base. No przecież wystaje mu łeb. O, sprawdźmy może z tego. Nice. Są jacyś przeciwnicy. Ja zrobiłem. O, taka cisza się zrobiła. Wiecie, to chyba tutaj jest do pozbierania sporo broni z tych trupów. Tak jest. Też. I tu? Co to, pistolety jakieś głównie, nie? Gdzie jeszcze kogoś ustrzeliłem? Tam coś leży. To chyba po wszystkim, co? Dobra. Tu jest jakiś, co, baseball? Super. O. A, tu apteczki porozrzucane w tych, to dobrze. Z tego już chyba zebrałem. Tamtego też. Dobra. To chyba muszę wrócić do Dobra. Wrócić do ziomeczków. A tak mogę sobie zmieniać bronię też. Wade? What are you still doing here? You said I said go find a fucking ghost in Los Santos, all right? You looking for motivation? Oh, yeah, pick me up some sticky bombs. Udaj się do przyczepy przy rzece. Dobra, pozbyliśmy się gangu motocyklowego, do którego najwyraźniej należał nasz kolega. Kolega, no. Znajomy, któremu stukaliśmy laskę. Our enterprise ain't just about math. It's about guns too.
The Aztecas control the guns, so we're taking them out. Here he is. Let's wake him up. What? With the truck? No, come on. Ortega runs the whole town, Trevor. You don't anymore. Dzięki za patrona. Zepchnij przyczepę do rzeki? Ale co, tak mam po prostu jechać? Kim jest Ortega, bo nie ogarnąłem. What the fuck, Trevor? This is the fuck, my soggy friend. You are out of business. The Lost MC are out of business. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise, or they ain't going. Say something, don't make it true. Zastrasz? This is happening. I always let you operate. I didn't have to. I don't like the way he's looking at me. I'll go away, man, but my people. Szef tego gangu motocyklowego chyba, tak? Crazy, man, not stupid. Odstrzelić go? The shot callers ain't gonna be happy. I think he gets it. The Aztecas is an international enterprise. You sure you want to do this? They're gonna green light you after this. I don't like the way he's looking at me. We was always cool. Dobra, i co? Zastraszyłem go już? I always let you operate. I didn't have to. A może mu z baseballa po prostu przyłożę raz i to będzie zastraszenie? He's looking at me. Oh, that feels better. Co, on to odskinął od tego kopnięcia? Teraz na pewno zginął. Jest na pewno zastraszony w sposób należyty. Albo nie, już się niczego nie będzie bał. This is an unprecedented turn of events. I always said I was gonna take over. People say all kinds of stuff when they're three days into a smoking party. You calling me a bullshitter, friend? Clearly not. No way. Okay, Trevor wykombinował. Aha, wykombinował, że teraz przejmie lokalny biznes. Maybe not today or tomorrow, but as soon as the moment is opportune. Understood. Yes, sir. If I say I'm fucking dead, then fucking dead I am. I'm not gonna raise my balding head on a beach in 10 years' time saying, all is well. Is this about the ghost? Jest wkurzony na Mike'a. Yes, it is. Well, you told me about him. Your old running buddy. And who was the other one? Brad was the other one. He's locked up in a federal penitentiary. When he finds out Michael survived that job. Yeah. What do you think happened? I knew what happened. I wouldn't be bemoaning these last 10 years I've spent in ignorance. Some say ignorance is bliss. For a man with an interest, some may say obsession, with the secret truth kept hidden behind historical events, that's a really weird thing to say. I was trying to console you. I don't need consolation. I need answers from that fat chump. Get out of the car, Ron. I need time to think. Run! Ciekawą ma tą ekipę ten Trevor, nie? Tę. Oto kryjówka Trevora. Możesz tu zdobywać każdy pojazd, parkując go w garażu. Możesz modyfikować swój pojazd w każdym warsztacie Los Santos Customs. Okej. Okay. A bardziej Melina, nie? Kilka ciekawych zajęć? Okej, okay, rozejrzymy się. Widziałem, że jest apteczka. Ukończono misję, pan Phillips. Nikt nie przeżył, to się nie udało. Strzał go by 12:12, czas misji też nieudany. Tak, uszkodzenia przyczepy. Dobra. No dobra, w porządku. Salon tatuaży są teraz dostępne. Odwiedź salon, aby zrobić sobie nową dziarę. W porządku!
Speak! You know I don't like using these things. They're listening. Then make it quick. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? Now I'm gonna have to discipline you, and you know how I feel about that. Okay. Łyknij sobie, Trevor. Ale styka, żebyś chodził prosto. Okej. Co jeszcze mogę? Mam zbyt dużo programów, nie? Jeszcze. Stroje? Bluzy z kapturem? Nie, do Trevora to nie pasuje. Wygląda na gościa, który by się chyba tak ubrał bardziej. Albo właśnie tak jakieś... O, moro, spodnie, dobra. Ta koszulka, spodnie, dobra. Dobra. Aktualizowany. Koszulkę by może zmienił. Aha. To jest biała koszulka. No dobra, w porządku. To jest... Będziemy zakamuflowani. Kamuflaż leśny. I gitara. Szefie, jesteś goście, ścigają się samochodami seryjnymi. Może ty spróbujesz? No chyba, że nie chcesz. Może być fajnie albo i nie. Jeśli dobrze ci pójdzie, wygrasz wóz. Dobra. Ścigi samochodów seryjnych są dostępne. Porząsiu, jak się stąd wychodzi? Żeby co? No to przechodziłem koło stołu. Zrozumienia terenowe. Weź udział w jednym z najbardziej emocjonujących. Nie chcę się ścigać. Ja się ścigać! Serio! Musisz tachnąć? O nie! Nićpij! Przecież jest jakiś gałgan. Klej wącha. Czy inny szajs. To jest taki upadek człowieka, nie? Gdzie ja jestem? Kiedy mi przejdzie? I, sober as can be. I'm a sober sociopath. I'm a sad sober sociopath. I'm a sad and silly sober sociopath. Aha. Okej. Teraz kumam. Nie no, chowaj broń, nie wyjmuj. Idziemy sobie w miasto. Co my tu mamy? Mapa. O, a tu jest ta część miasta, w której znajduje się Franklin, Michael i tak dalej. Okej. Co to jest na cy? Chińczycy. Aha, a tu jest moja miejscowa. No dobra. Dajmy się do Chińczyków zatem. Tylko furka potrzebna, nie? Już nie ma samochodów. Tam coś jedzie, ale to... Nikogo koło przyczepy nic nie stoi? O, jest tu coś.
Działa to? Świetnie. Ha. Trzeba jeszcze go odpalić na kable. Ale Trevor... tak podejrzewałem, że takie rzeczy umie raczej bez problemu wykonać. Trochę dalej. Okej. Okay. Pojedziemy do tych Chińczyków. Cokolwiek to ma oznaczać. Bo trochę nie ogarnąłem, co tam gadali o jakichś Chińczykach. W każdym razie udziału w wyścigu nie chcę brać. Chyba, że to... Ja tu chyba miałem przyjść, nie? Czekajcie, tu jest wejście jakieś? Tu? Tu? Okej. Okej. O, siema. Czemu? What about these two? Whoever wins gets banned. He's won. Ban him. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay. But any more bodies turn up in my bar. Okay. I swear, I will not serve you. Dobra tam. Mr. Phillips. Ah, here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. 我操他妈的真是玩翻了! You all speak Spanish, speak it to each other! Mr. Tao Chung is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我说人事你真是太好了，你有空就加的来分杯的我，这真是我人生中最美好的一刻。What the fuck is wrong with him? 就是这个，来！I'm out. No, don't go. Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. No jak? We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing! Well, let me show you the operation. This is us. The laboratory. Ja nic nie rozumiem, nie? Kufta. Chef, we're just coming down to see the kitchen. You can't get here quick enough. The Aztecas are coming. They think you took out Ortega. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. Okay. You sure your boss don't want this crank for his own personal consumption? No, no. Mr. Chang Sr. is very specific. He wants a good, reliable source of methamphetamine. We will buy from you here and distribute using established networks. Okay. I'm worried that might dilute what our operation's all about. We're part of the slow meth movement, bioregional, locavores only. Dobra, teraz już mniej więcej rozumiem. Whoa, manners, chef. These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Lao Shung! Nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please, come check out the storage facilities. Go on now. Nice, right? Ample room inside. Mr. Chang, please, sir, if you will. Let me out! Ręce sam wejdzie. Tour will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, chef. Help me! Yes, chef. Okay. If I knew we were having visitors, would have done a little spring clean. Ortega has always been cool with us before. I wake up at all. Chyba widzę swój cel. Come on, you Azteca scumbag!
ain't done until they're all gone! Shit, man! They're through the fence! We better get on this! This is a place of business! Mam stąd iść? Śmietnik. A, podążaj za kuchną. Dobra, dobra. Gdzie on polas? To tu? Ja. They got the whole contingent here! Get off my property! Jeff, Jeff! Out, you cocksuckers! I'm starting to think they really want to kill me! They're around the back of the building! Co? Podążaj za kuchtą? Ten gdzie znowu polał? Come on! Gdzieś ty polos? To jest zajebiste. Jest jakaś apteczka gdzieś? Co to? Co to robi? Mogę zmienić to? Dobre. Patrz, jeszcze tam chłopcy. Jak on to przeżył niby? Stopę go strzelę. Patrz, cyk, dostał. Oj, chyba mu jeszcze. Working for you is a dangerous business. We need to get to the front of the shop. Come on. I'll go wherever the fuck I please. O niezły kuchta. Get down! They're coming through the door! These fuckers kill us, they are! Fuck this vato! I'm entertaining clients! Hey, here he is! Look at them! They're broken! Wyłaź. And soldier crew! Get back inside and clean up the lab! Milion broni, co? Potential business partners out of the ice chest. Oh. Idź do lodówki. No czekaj. Tam tu jest pełno rzeczy. Pieniędzy! Wow. Dobrze. Nie jakieś duże kwoty, ale... Ale jednak pieniądze, nie? Na pewno się przydadzą. Tu też. All right, time to recommence the tour, gentlemen. I think we have seen quite enough. Gaito. Dasher, hamie to, suma. I'll swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Hey, Trevor. Are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. Let's cook. Dobra. 63%, słabo. Liczba obie... Dwóch mi zabrakło. Złomiasz? Okej. Okay. Pewnie rozwalone pojazdy. No dobra. W porządku. Drewora został odholowany, udaj się... Zabrać pojazd za drobną opłatą.
Dobra, co my teraz mamy na tej mapie? To jakiś znak zapytania? Mogę iść do... A, tutaj jest co? Salon, tak? Tatuaży? Tatuażu? Tak, jedźmy do niego. Mieliśmy sobie zrobić dziarkę. Na pewno część głównej misji, nic pobocznego. Tatuaże, ważna sprawa, nie? Mam nadzieję, że się nie skończy tak jak Franklinem u fryzjera. Gdzie wszedłem, jakiś chłop mnie zaatakował, ja się tylko broniłem, a policja mnie ustrzeliła. A tu. Dobra. You know, you're not much of a bleeder. Gracias. See ya. How's it going? You get that article I sent you? Lewa ręka. Can't go wrong with any of these. Czachaćpun. Cut every fucking government program. Kara za grzechy, a mogę się... O, właśnie. Sleep, Michael! O, dobre, będę mógł pokazać. Widzisz, widzisz, co ja zrobiłem? A ty żyjesz, cieciu. Nie no, ponury żniwiarz. Kluwą. Może tu. Aha, on już go ma! Prawa noga, lewa noga. I went to art school. Nie. Real clean work. Yep, looks good. Chiński smok. Dawaj, jak teraz z Chińczykami? That's a masterpiece. I'm good. Be good. I co teraz mam usiąść? A to już go mam zrobionego? Aha. Dobra. Jak z Chińczykami teraz kooperacja, wiecie. To chiński smok na plecach, nie? Dobra, elo. No kidding. To chyba na chatę, nie? Czy nie? My się do kryjówki. Gdzie jest moja chata? W tamtą stronę. Aha, zapominam ciągle o tych fajnych opcjach. A jestem koło chaty. To nieźle. Fantastycznie. Sztachać się nie będziemy. Ale apteczkę chętnie przyjmę. Czy mogę wejść również tędy? Nie? Come on. O, łazienki po apteczkę. Okej. Okay. Ja się mogę dalej przełączać między postaciami. Może wrócimy do Michaela. Nie za bardzo, Michael Franklin. Zaszyli się po napadzie na Ubiera. Przełączenie niedostępne. Aha, muszę zostać Trevorem. To okej. Okay. Tylko teraz gdzie się... Ale fajne autko. Gdzie się udać, żeby jakąś misję dostać kolejną? Może jednak faktycznie w którejś z tych miejsc. Nieznajomi i dziwacy. Ale to chyba są misje poboczne. No ale dobra, może musi tak być, a może muszę gdzieś zadzwonić. O kurczę, ile maili. Events guns to... Cześć, Tref. Więzienia, mam nadzieję... Mail z więzienia? Czy ciebie wszystko w porządku, Trevor? Dawno już nie pisałem. Klawisze mówią, że wkrótce będę mógł przyjmować gości. Oho. Jeżeli będę grzeczny. Mam nadzieję, że nie pakujesz się w kłopoty. Ani trochę. Więzienie nie jest takie złe. Właściwie myślę, że mogłoby ci się tu spodobać. Ale brak mi Mikeya. Ale jest w lepszym miejscu. Mhm. Nie mam chłopaka, mimo że spytałeś. To, co gadają o więzieniu, wcale nie jest prawdą. Chyba, że chcesz, żeby było. Okej. Okay. Wiadomości. Ron. Aha, to ten szajs o wyścigach. Taki zapis możemy w sumie zrobić. No i dobra, to jedźmy do któregoś z dziwaków w takim razie. Aha, nie, miałem sprawdzić w kontaktach, że może
Powiedz Kuchta. Telefon, ale może o nim, Oscar, Ron. Dzwońmy do Wade'a, tylko nie wiem, co możemy od niego chcieć. Hey, Trevor! You found Michael Townley? No, Michael znalazłeś? I'm looking! Look faster! Okej. Okay. W sumie możemy chyba w tym czasie sobie jechać normalnie, nie? Boss! I really feel we're close to a breakthrough, Ron. I hope so, Trevor. I really do. But I'm a little worried. Of course you are. I'm... Dobra, milcz. Dobra, jedźmy tutaj. Nieznajomi i dziwacy, to jest piękna nazwa. Trevor jest bardzo ciekawą postacią. Wiemy już, że jest furiatem. Jego specjalną moc jest jakiś Berserker Rage. Chyba zadaje wtedy większe obrażenia, nie wiem, jakiś tutaj jego broń jakoś tak zabija na hita wszystkich. Ale jest też takim nieobliczalnym psycholem, aczkolwiek mimo wszystko wydaje się być gościem, który jakoś tam łeb na karku ma i wie, co robi po prostu. Takie wrażenie na mnie sprawia. Pewnie się przekonamy w przyszłości, bliższej bądź dalszej, jak to faktycznie z nim jest. Znaczy ja się przekonam, bo wy prawdopodobnie wiecie. Dobra, co tu za dziwak może mnie potrzebować? You're gonna meet a bitch, that's where you're gonna meet one, you know what I'm saying? Hey, hey. Give me a sip of that. What? Come on! My throat's dry as a motherfucker. Why? Is your mother dry when you're... Ooh. What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing, all right? It didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man! Fuck you, old man. Creepy old motherfucker. Oi. That's right. I said it. Creepy. Old. Motherfucker! No! Jesus! Huh? No, come on. Get what? Up. What? What? Sorry. Now, where sorry. Were we on, exactly, get up, huh? Get up. Ah. We're sorry, man. We're sorry. Help! Help! There's a guy with a gun! Asshole! Chyba też mniejsze obrażenia w tym modzie. Ej, plecy! Dostaje, co? Ale dziwnie się... Wow! O ty! Nobody talks about my mother! A mam jeszcze minutę. Nieźle się wściekł, co? Ale mamusi się nie wyzywa, no co? Okej. Okay. Ocena 1 na 3. Liczba osób do zabicia 45. Fajna ta misja była dodatkowa. A czy ja mogę z nich też pozbierać masę broni? Chyba nie.
No ciekawe, a do środka też nie. Okej, ale może jakąś furkę sobie mogę ciekawą zdobyć. O kurczę, tu się nic nie wydarzyło, moi drodzy. Ojejku, to już w ogóle nie skręca. Ale wygląda fajnie. Centralnie wygląda jak taki samochodzik, który właśnie może się tak przewracać. Dobra, zgubiłem policję. Na tym terenie wydaje się to łatwiejsze niż w mieście. Skręcasz byle gdzie między chatki i elo. Dobra, tam jest jeszcze dodatkowy taki znak zapytania. Chociaż dziwię się, że kurczę nie... A może ja mam się połączyć z tym? Czekajcie. Zadzwonimy do... Przepraszam, nie wolno tak mówić. Zadzwonimy do... Pana Chenga. Aha, my z nim nie pogadamy raczej nawet. Tu mieliśmy coś gotować. Co to O'Neill? Mhm. Wszyscy gadają nagle. Znalazłeś? Wade! 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 It's Wade! Wade, I don't know how to work this. Po prostu nie odebrał. Och, come on. Bo nie wiem. Elegancko. Co jest? They were here for you. Here for you. Who was here? Them bikers. After you killed Johnny Kay. And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. No tak, nie było tutaj dużo do stracenia. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny Kay meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic midlife crisis, hog riding, shaven headed, fruity leather, chapped wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor. They chyba are. Mówi poważnie o tej figurce. Wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Co ty masz na twarzy? Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45. Find them. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you. Wait. On to cały czas miał na mordzie? Chyba nie. Yeah. Right? That's better. Run along. Now, Ron. Shall we go? I cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek! Huh? The fucking cheek of it. Ta figurka chyba faktycznie wiele dla niego znaczyła. I gotta make a stop at Ammunition. You're meeting me at the Lost MC's airfield. Okej. Pięć nakłada. Okej. Okay. Udaj się do Ammunition. Come in! Come in! I'll come in your ear when I get a hold of you. Shop. I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high power scope. They say they support local business. Well, we're about to find out if that's true. Dobra, będziemy coś snajperkować. Melvin, how you feel about brand synergy, huh? TP Industries, Ammunition. Good, because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high powered scope, and a suppressor. Take whatever you want, Trevor. I can't afford another fire. Dobra. Zaawansowaną lunetę i tłumik do karabinu snajperskiego. Dobra. Karabin snajperski. Biorę. I co miałem kupić? Luneta.
zaawansowana luneta. I co? Scope i co jeszcze miał być? A kolor to tam boje. Get that look off your face. I know you sold Cletus's gun and he ain't got three brain cells. Umik, zaawansowana luneta. To tyle? Tak, chyba tak. Nabojów też trochę mamy, nabojów. Pancerzenie? Gdzie jest to pancerzenie? As you can see, business is slow. There you go. Kevlar zawsze się przyda, co? Jedziemy do Rona. Ale dziwnie się jeździ tym układem. Ron! Ron, I got the gun! Meet me at the water tower just north of the airfield. Roger that, Trevor! But you gotta look out, because there's bikers all over this airstrip! Of course there are! Two planes are touching down at the field on a weapons run! We're gonna wait till the right time and appropriate them! I'm up here. I don't see the hardware. But I do see a hell of a lot of bikers. Hardware's not here yet. I'm coming up. Wejdź na szczyt. Biorę idee. Aha, on będzie mi wypatrywał, a ja będę szylął, tak? Bardzo dobrze. Okej. Pod osłoną nocy będziemy to robić. W porządku. The time is right. Go on, my son. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right, right. Got it. Now, relax. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Over by the road. Yeah. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me! That's me! Don't shoot! Well, get a move on! I'm moving! Just keep me covered, okay? I saw a guy by the tower. I shot him. Now keep moving. You're walking like you shat yourself. Move! Is that us? Okay. There's one. Fuck. And there's the other. Lights off. Good. Now don't smoke the guy in the van until he stops and gets out. Okay. Korci bardzo. Ale chyba dla misji ma być tak, że mam czekać, aż on wysiądzie faktycznie. Okej. Ktoś dzwoni. I think he's just calling the dead guy. You can erase him now. He's out of the van now. Do him. You should have seen the look on his face. Wait! A guy came out of the control tower. Get him quick! Woo! Down he goes. Oh no! Bottom of the tower! Another guy's on his way! Clean shot, Trev! There's another guy at the top of the tower. He's probably looking for his buddy. You've seen it. Smoke him, or he'll get the others. And they all came tumbling down. Can you get your sights back on me? Come on, man. You're in my crosshairs again. There's no one left to kill, so get over to that gas tank and plant the bomb. I'm on it, but there's a guy coming out of that building, I think. I can hear him. Z którego budynku? Aha. Someone's coming out the far door, man. There's another guy coming out of the building. Good kill, Trevor. I'm fitting it. Just keep a lookout. And watch
watch out for the tank. It'll go up if you hit it. Someone's coming. He's gonna get me before I finish. He sees me! He sees me, Trevor! A bolt from the blue! Can you hear that? Chopper! Incoming! Jim! Always hated that chopper. Just fucking drive, you're bikers! It's looking for us, T! We ain't gonna get them guns when they got tactical superiority! If I hit the chopper, everyone's gonna know we're here! Try and hit the pilot when he's settled! They might think he crashed! Might they? They might. Nie wiem, czy trafiłem, czy gra była dla mnie po prostu łaskawa. Czyli gdzie? Co mam zrobić? Ciężko się te... One dead biker is as good to me as another. A man's home is sacred. What the fuck is going down? Protect the bear. I think I saw a man void his bowels. Happens to the best of us. Now start that plane. This is what they call an aggressive takeover. Ach, nie dało się tam wejść. Fucking hell! Yo, watch out! Nie wink, skrybutor. This fucking hardware. We're ready to take off once this runway's been cleared. Well, why don't you come out here and clear it, you lazy fucking bum? Make your peace, gentlemen. You stupid motherfucker. Whoa. Dostań się do samolotu. To jak? Jak? Gdzie jest samolot? Myślałem, że mogę tu wskoczyć. Totalnie nie wiem, gdzie jestem i co robię. Au! Where? Tu gdzieś, tu gdzieś. Ja naprawdę nie wiem, gdzie mam iść. Jest gdzieś jakieś wejście do tego? Jest, faktycznie. No idę. O kurde. Pamiętajcie o mojej orientacji w terenie, której nie mam. Skąd, skąd? O. Wow! Ale gdzie są te eksplozywy? Ja ich nie widzę, nie? Ja się tak nie nadaję do tego. Ja wiecie, ja to wszystko na spokojnie robię. O kurczę, jak na jakim będę etapie? Dobra. Nie, to tylko jakaś zwykła beczka. Time to trigger those explosives on that gas tanker.
gas tanker? To? Jakiś rolnik. Jeszcze gdzieś? Shit! Is this one free, you permit job pricks? Suppose there's room for a passenger? Watch out for the bikers, they're all over you! The guy who's taking receipt of these guns is in a boat just off the coast. Przytrzymaj... pięć? I am aware of this! Well, you gotta get off! Do a roll or something! Co teraz? Well, the man on my wing presents no immediate danger. I'll do my best to oblige you. O matko. To będzie chyba jeszcze gorsze niż nurkowanie, co? O, dzięki. Podążaj za samolotem. Aha, tak jest. I told my contact to meet us just off the coast. There's a biker on your wing, Trevor. I am aware of this. Well, you gotta get him off. Do a roll or something. Well, the man on my wing presents no immediate danger. I'll do my best to oblige you. So, who might this buyer be? There's only two places this kind of hardware is gonna go. And they are? Up north, to our Canadian cousins, where the lost were likely to be sending them. Or? O matko, ale źle się lata. Those in the south. Our Mexican brethren. I'd assume you got all kinds of connections in Canada. Why would you make an assumption like that? It's obvious. Why is it obvious? Spell it out for me before I order you to fly that plane into a mountain. Because of where you used to operate. Weren't you pulling scores in North Yankton and running cargo over the border? Oh. Yeah. Yeah, sure I was. There's a flare in the water. I'm guessing it's them. It better be. Drop your load. Fort Zancudo coming up. If we fly low, we ain't gonna show up on military radar. Lecę jak najniżej, lecę, lecę. Kiedy mam coś zrzucić? They got him! Shipment successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. Ścigaj się, bo was pogrzało. Beat me and you'll see. I ain't a trained Air Force pilot like you. I can just about get where I'm going, but I don't got much choice over whether it's fast or slow. Then get better at it, or fly through a barn. Would a barn slow me down? Yeah, it might do. Or it might kill you instead. I'm just gonna fly normal, and I'll rely on you getting there quicker. You're braver than I thought. Stay low over those wetlands, boss. So the guns are going to Mexico? Mexico, yeah. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. If there's a market, this could be a way to expand the business. Like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyers for tak nic nie gadam, ale po prostu... Mam nadzieję, że nie będę musiał więcej latać samolotem, nie? We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? Bo wszystko było lepsze póki co.
Sterowanie każdym innym pojazdem póki co było lepsze niż tym samolotem. Dlatego tak lecę jak... I nie naciskam tych takich na boki, bo... Kierować kamerę na pas startowy? Redukuj... Jak się redukuje prędkość? Jezu, czy bym musiał wylądować? Think that was adequate restitution for my impotent rage statue? That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine. Za taką statuetkę to była odpowiednia zemsta. There is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might? Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now. Because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. Trevor Phillips Industries. Technical expertise, managerial innovations, unstoppable. Oh, that's right. Now go. I need to meditate. Okay. Or masturbate. Or both. Jakby to pytał, to po 17 próbach pominąłem tym. Nie byłem w stanie tego zrobić. Nie byłem w stanie wylądować tym samolotem, nie? Możesz teraz kupować nieruchomości w całym San Andreas. Nieruchomości biznesowe na sprzedaż znajdują się pod... Okej, okay. Zakupione nieruchomości biznesowe wyświetlone są. Inne nieruchomości, na przykład garaże samochodowe, mogą natomiast zostać kupione i wykorzystane w celu przechowywania dużej ilości pojazdów, okej. Okay. Siadanie nieruchomości biznesowe przynoszą cotygodniowy dochód. W przypadku wielu nieruchomości trzeba wykonać misje menadżerskie, które zwiększą ich dochody. Niektóre nieruchomości mogą zostać kupione tylko przez konkretne postacie. Okej. Okay. Move on the water. Wykupienie tego hangaru pozwoli ci wykonywać misje przemytnicze dla Oscara. Na pewno nie mam zamiaru latać samolotem. To było najgorsze moje doświadczenie jak do tej pory w tej grze. Oh, dobra. Nerwowy Ron. Strzały w głowę. Pominięto? Jak to pominięto? Czas misji. Tik nerwowy. Aha. Czyli ja tutaj jeszcze jakąś zabawę miałem i ją pominąłem, nie chcąc próbować kolejny raz lądować z tym samolotem. No dobrze, czy to jest moment, w którym my możemy sobie przerwać? To jest moment, w którym my możemy sobie przerwać. Być może jeszcze wrócę do tej misji i spróbuję ją wykonać, ale póki co nie mogę patrzeć na ten krajobraz jeszcze raz. Kolejny, któryś nasty raz lecąc tym samolotem w tym samym miejscu. Oh. Samolotów i dla śmigłowców. Okej, okay, dzięki Trevor, jesteś w porządku. Dobrze, moi drodzy, na tym sobie dzisiaj zakończymy. Tragedia ten samolot i pewnie tragedia ten odcinek do oglądania, ale nic na to nie poradzę, odcinków pewnie będzie dużo, więc któryś z kolejnych powinien być bardziej przystępny. Dziękuję wam bardzo za poświęcony czas i do zobaczenia już wkrótce. Piąteczka!